ruszył portal dla hodowców drobiu. Producenci wciąż ponoszą straty w tuczu świń. Spadek światowego indeksu cen żywności. W ramach projektu finansowanego przez Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego uruchomiono Agroinstytut. To strona internetowa, na której dla hodowców drobiu udostępniane będą opracowania i analizy przygotowane przez specjalistów. Projekt prowadzony jest przez Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Na stronie zamieszczane będą informacje dotyczące m.in. sytuacji na rynku kukurydzy, pszenicy, rzepaku, śruty sojowej i rzepakowej oraz nośników energii, a nawet pogody. Projekt będzie realizowany przez najbliższe 12 miesięcy. A dane analityczne będą aktualizowane raz w tygodniu. Według danych Krajowej Rady Drobiarskiej Izby Gospodarczej Polska jest od lat w ścisłej czołówce producentów mięsa drobiowego i producentów jaj w Unii Europejskiej. Obecnie około 20% unijnej produkcji mięsa i podrobów drobiowych pochodzi z naszego kraju. W większości mięso drobiowe z Polski trafia na rynek unijny. Według najnowszej kalkulacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej strata generowana na wyhodowaniu jednego tucznika jest obecnie nieco mniejsza niż przed miesiącem. Niemniej jednak hodowcy wciąż są na minusie. We wrześniu strata ponoszona na tuczu świń z użyciem zbóż z zakupu przekraczała 137 zł, zaś w modelu opartym na zbożach z własnej produkcji było to niespełna 196 zł. Według analityków delikatna poprawa stosunku przychodów do kosztów wynikała z nieco niższych cen werchlaków. W czerwcu pogłowie bydła wyniosło nieco ponad 6 milionów 300 tysięcy sztuk i było o 0,4% niższe niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W strukturze stada bydła największy udział wynoszący prawie 37% stanowi pogłowie krów. Na drugim miejscu znalazło się młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku od 1 do 2 lat, które odpowiada za około 26%. Według danych GUS w pierwszym półroczu odnotowano wzrost importu bydła o 2,7% w stosunku do poprzedniego analogicznego okresu. Koła gospodyń wiejskich wciąż mogą składać wnioski o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana i wynosi od 8 do 10 tysięcy złotych w zależności od ilości członków zarejestrowanych w danym kole gospodyń wiejskich. Nabór wniosków trwa do 30 września bieżącego roku. Na ten cel przewidziano 120 milionów złotych. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W sierpniu wskaźnik cen żywności wyniósł 120,7 punktu, co oznacza spadek o 0,3% w porównaniu z poziomem z lipca. Wynika z danych opublikowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Światowe ceny żywności odnotowały niewielki spadek, ponieważ niższe niż w poprzednim miesiącu ceny cukru, mięsa i zbóż przewyższyły nad wzrostami cen olejów roślinnych i produktów mlecznych. Od początku roku indeks cen żywności FAO wzrósł o skromne 1,2%. Zdaniem prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Arkadiusza Pisarka wielotygodniowa susza oraz wysokie temperatury spowodowały spadek podaży oraz skupu mleka. W ostatnim okresie z powodu braku surowca wiele spółdzielni zmuszonych było podnieść ceny mleka w skupie. Teraz wynosi ona około 2 zł za litr. Wysokie ceny surowca oraz energii przekładają się z kolei na koszty produkcji dla zakładów przetwórczych, co ostatecznie wpływa na ceny dla konsumentów.